Sanepid pilnie poszukuje wiernych, którzy brali udział w nabożeństwach odbywających się w jednym z polskich kościołów. Sytuacja jest niezwykle poważna. Mamy potwierdzenie, istnieje duże ryzyko, że uczestnictwo w mszy mogło wiązać się z ryzykiem zakażenia koronawirusem. Nie można przegapić tego komunikatu. Sanepid opublikował ważny komunikat na temat niebezpiecznej sytuacji epidemiologicznej, którą zanotowano w jednym z dużych polskich miast. Jeśli brałeś udział w nabożeństwach odbywających się w tym kościele, koniecznie zapoznaj się z oświadczeniem sanepidu. Wielu wiernych mieszkających w centralnej Polsce może być w poważnym niebezpieczeństwie. Sanepid pilnie poszukuje uczestników nabożeństw. Sanepid poinformował, że w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wykryto przypadek zakażenia koronawirusem. Zarażony jest jeden z księży. Wierni, którzy brali udział w odprawianych przez duchownego nabożeństwach lub mieli z nim bezpośredni kontakt, w razie wystąpienia niepokojących objawów proszeni są o niezwłoczny kontakt z lekarzem i powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wszystkie osoby, które od dnia 3 października miały bezpośredni kontakt z KS. Bartoszem Kuczmarskim, a które zaobserwują u siebie niepokojące objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem, proszone są o niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu w drodze teleporady oraz poinformowanie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej WEM. ST. Warszawie, telefon 22 310 79 41 lub 781 824 416, e-mail sekretariat@psewawa.pl, poinformował sanepid. Podkreślono jednocześnie, że wszystkie nabożeństwa w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie będą odbywały się zgodnie z założeniami. Msze i modlitwy różańcowe, które zaplanowano na październik, będą także transmitowane na żywo w internecie, tak, by osoby obawiające się zarażenia mogły uczestniczyć w nich bez podejmowania zbędnego ryzyka. Źródło: Gazeta Prawna.